No, scenariusz ma to do siebie, że to jest adaptacja raczej filmowa, także to będzie film, to będzie nowy erotyk. Ale kiedy wejdę na plan, to jeszcze nie wiem, bo dopiero z niego zeszłam, więc na razie chcę odpocząć, trochę się znudzić, dokończyć ten scenariusz, a że co do niego siadam, to go poprawiam, non-stop go poprawiam, może lepiej byłoby przestać. I mam taki plan, żeby w 2022 roku wrócić z nowym projektem. I wtedy wam powiem, co to będzie. Uwierzcie mi, że no Polska zadrży. Czy będą jakieś elementy nawiązujące do tych trzech filmów, które już niedługo zobaczymy drugą i trzecią część? Nie, to jest zupełnie nowy film. To jest zupełnie nowa historia. Co jest takim wątkiem przewodnim? Pisarka. Czy piszesz o sobie? To trochę autobiograficzne? Zawsze piszę o sobie. Przecież 365 też było o mnie. Przecież Laura to ja, mówiłam to już od 3 lat, jakieś 17 tysięcy razy. Że teraz rozumiem, to będzie coś bliższego tobie, no bo ty jesteś pisarką, prawda? Tam to było mi jeszcze bliższe. Też byłam hotelarzem. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Przeambitni.